Są ludzie, którzy nie lubią kolejki górskiej. Dziś mamy dziesiątki jej wariantów, coraz nowocześniejsze, szybsze, bardziej skomplikowane zjazdy, podjazdy, ale efekt jest taki sam. Nie wiem, czy zauważyłeś, ale w ostatnich latach cena ropy naftowej i gazu kształtowała się jak kolejka górska. Wyżej, niżej, szybszy wzrost, jeszcze szybszy spadek, wolny podjazd, chwilowe zatrzymanie. To miało swoje odbicie w światowej gospodarce. Dla mnie to czyste szaleństwo. Jak wielki wpływ na gospodarkę może mieć wartość towaru, jakim jest ropa czy gaz? 2000 lat temu olej do lamp był równie cennym towarem jak dzisiaj ropa i gaz. Pewni ludzie byli także namaszczani olejem, co stanowiło symbol Bożej uzdrawiającej mocy. Zgadza się, ropa i gaz są dziś cennym towarem. Lecz z tego rodzaju towarem jest jak z kolejką górską, raz na górze, raz na dole, aż ostatecznie wyeksploatowane zostaną i się skończą. Natomiast Boży olej, Boża uzdrawiająca moc nigdy się nie wyczerpie, nigdy się nie zmieni. Nie podlega żadnym wahaniom, żadnym. To dobry towar najlepszej jakości.